Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Suwałki to miasto z wyjątkowo dużą ilością ścieżek rowerowych, ale ci, którzy kręcą kilometry na dwóch kółkach, jeżdżą nie tylko po Suwałkach. Ale w minioną niedzielę trasa wiodła tylko przez miasto. Podczas wspólnej przejażdżki z okazji świętowanego już po raz 20 dnia bez samochodu, ścieżki z osiedla Północ do Parku Konstytucji nie pomieściłyby chyba około 700-osobowego peletonu uczestników. Rowerzyści pod okiem policji i straży miejskiej wyjechali więc na jezdnię i przemierzyli właściwie pół miasta. Na dwa kółka wsiedli i młodzi, i starsi. Bez problemów dotarli do centrum, by tam wziąć udział w minifestynie oraz losowaniu czterech rowerów. Przy okazji podsumowano również tegoroczne osiągnięcia suwalczan w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wprawdzie Suwałki tytułu nie zdobyły, ale tu przecież chodzi o przyjemność z jazdy, relaks i zdrowie. W tegorocznej edycji po raz trzeci z rzędu wygrała Biała Podlaska. Suwałki zajęły 28 miejsce wśród 53 miast uczestniczących w rywalizacji. Ponad 70 tysięcy rowerzystów z całego kraju wykręciło na swych rowerach łącznie ponad 14 milionów kilometrów. Suwałki reprezentowało 273 rowerzystów, którzy od 1 do 30 czerwca przejechali ponad 65 tysięcy kilometrów. Najlepsze wyniki w swoich kategoriach osiągnęli wśród dzieci do 13 roku życia Piotr Mroczek 656 kilometrów oraz Filip i Jakub Bultralik. Wśród młodzieży do 18 roku życia Karol Nowel 1003 km, a także Franciszek Podziewski i Krzysztof Żukowski. Na rowerach zaszalały też panie. W kategorii wiekowej od 19 do 59 roku życia najwyższe osiągi uzyskała Ewelina Gościńska, która przejechała 2433 km, a tuż za nią Anna Podleśna i Anna Ceckowska. Wśród mężczyzn w tej samej grupie wiekowej rekordziści to Maciej Butkiewicz 3109 km oraz Marcin Gościński i Leszek Perkowski. Ogromne wrażenie robią również dokonania suwalskich seniorów. Tu rekordzistą okazał się Jan Łebkowski, który przejechał, uwaga, 2525 km. Najdłuższe trasy, jakie zrobiłem jednego dnia, to 178, o tak. Miało być 200 wtedy, ale mi telefon już padł i zrobiłem. Dokąd pan się wybrał wówczas? I to znaczy ja tak jeżdżę, często jadę na przykład kierunek Sejny, bo to jest ścieżka rowerowa, przekraczam granicę w Ogrodnikach, jadę po stronie litewskiej i wracamy, potem Szypliszki, Puńsk. No takie trasy, do Gołdapi na przykład, do Płaskiej, no takie trasy, no i duże. Co panu daje jazda na rowerze? Co? Dobre samopoczucie przede wszystkim, bo jak się tak się często jeździ, to już wtedy nie, tego zmęczenia się nie odczuwa. No i to jest taka wypełnienie wolnego czasu. No to wiadomo, w takim wieku człowiek już ma tego trochę czasu. A proszę mi powiedzieć, jak długo trwa pańska przygoda z dwoma kółkami? To znaczy ta przygoda tak faktycznie się zaczęła jak poszedł na emeryturę. Znakomite wyniki w grupie seniorów osiągnęli również Zbigniew Makarewicz i Wiesław Baluta.